odpalać. Jesteśmy w trakcie. Mroczna praca. Sezon pierwszy. Pizzeria. Serio, musiałeś zastawić ten samochód? No przepraszam, no ale widziałeś jaka była stawka. No ale chłopie, mówiłem ci, hazard to nie jest dobry biznes. Dobra, za 2000 sobie życie na nowo ustawimy. No nie wiem. A ja wiem. Czyli co? Drzwi do Freddy Fazbear's Pizza już nas witają. Dokładnie, druga noc. My pilnować się. No dobra. O, właśnie, nie zamknęliśmy drzwi. No. Kurcz. A, dobra. Asia, spędzamy z wami kolejny dzień. Dobra, no to co? Lecimy. O nie, ja jestem tutaj, nie, ja chcę do domu. Otwórz pan. Otwórz pan, bo tu już zużywamy więcej energii. Otwórz pan, no otwórz. Dobra, to co teraz? Teraz? Pan nie podchodzi tak często do tych kamer. Ile ustawię zresztą? Dobra. Na razie widzieliśmy tylko goniacza, więc może tylko goniacz. Jakaś awaria pewnie była wczoraj, że wiesz, że przychodzili do nas. Jakaś awaria pewnie. No pewnie tak, no to... Też tak sądzisz? Mi się wydaje, że też, no. No. Jakaś awaria. A póki co zjedz pan ciastko. Ej, ale chwila, przecież Cika się też poruszyła. Padasz głupoty, jedz ciastko. Tego ciastka nie da się zjeść. Proszę pana, jest mały problem. Proszę pana, jest mały problem. On się poruszył. Ale jest mały problem, proszę pana. Co się stało? Muszę siusiu. To pan idzie. Ale pójdzie pan ze mną, bo się boję. Proszę pana, tam ten królik jest tutaj już. Proszę zobaczyć. No ale chodź, no ale siusiu muszę. O pan, na siusiu. Hop pan na siusiu. No to zamknę drzwi. Dobra, hop pan na siusiu. Tak. Na kucaku może, na kucaku. Pana, czemu ten... Czemu ten lisek wyszedł? Na kucaku, panowie. Czemu ten lisek wyszedł? Dobra. A w sumie co ty chciałem myśleć? Idziemy. To tu jest? No. Proszę pana. Co? Kupy mi się to chciało. Idź pan. Co się stało? Słyszałem coś, czego chyba nie chciałem słyszeć. Słyszał pan to biegnięcie? Słyszałem. By pan wolałem zamknąć drzwi. Cześć. Ja chciałem tylko powiedzieć. Że? Patrz na tego pana Boni. O! Zamykaj! Widać w oknie? Pana. Bo to nie brzmi za dobrze, co tu się dzieje. Nie ma go. On tu dalej jest! Odszedł. Możemy chyba otworzyć. Proszę pana, otwieramy drzwi? Nie ma. Dobra, bo kupę muszę zrobić. Chodź. Proszę pana, nie! Muszę pójść kupę zrobić. Nie pozwalam pana, nie! Muszę kupę zrobić. To idź sam. Ja z panem nie idę. Dobra.
Co ty tam robi? Kupa. O, się nie wysadziło, kurde. O, poszło, mówię ci. Jeden pan, spójrz na Foxiego. Wypadł, spójrz na Foxiego. O nie! Pana. A pan spojrzy na ci... Cikę? O nie, Cika jest tu! Ja na nią patrzę. Wypadł pan z moich drzwi. Dobrze. No w... Mało miejsca. Co się dzieje? Chyba ktoś pan puka. Przyszedł. Puka ktoś. Odwraca. To jest jakaś pani była. Tu ktoś patrzy przez te drzwi. Proszę pana, pan zobaczy na okno. Przywitam. Ała. Well. Tego się nie spodziewałem. Cześć. Se. Gdzie? Ona tam dalej jest? No. Poszła do kuchni. Weź przyjdź do kuchni. O! Weź przyjdź do kuchni. Po co? Co się dzieje? Chyba ja słyszę pana odjebało. Czemu ona wali twarzą? Napierdala go. Żebala! Ona pana chyba zepchnęła. Chyba tak. Nie lubi. Chyba mnie nie lubi. Dobrze. Opiątałem. Tak gdzie mogli wyjść? Tak. To co, znowu na jakiegoś McDonalda i pójdziemy na pokera? Dobrze, no, no. I teraz zastawię nasze ubrania na pokera. Nie, wolę nie. A co to za fajne buty Gucci? A nie, czemu tu jest napisane Guli? Nie wiem. Wytłumaczy się pan. Żuli. Czemu to jest Guli? Pana, co to było? Chyba znowu Foxy przybiegł. To on jakiś skater jest? Niech pan nie patrzy za to na moje buty, ale pan ma guli. Nie patrzy pan na moje. Ja mam oryginalne. O! A, tak! Mamy wreszcie spokój, proszę pana. Super! Dobra. Prąd wrócił. O, nareszcie, koniec. Co pan robi? No, dokładnie. Tak. Nie. Dobra, możemy iść. Zapomniałem, chyba coś mi mówili, że będą chcieli nas zamordować i że pewnie nie wyjdziemy stąd żywi. Ale trudno się mówi. Proszę pana, ja chcę do telewizji. Jeszcze jest drugi. Drugiej drzwi. Proszę pana, a pan wie, że teraz będzie trzecia noc, prawda? Tak, ale... A te drzwi są otwarte? One też są zamknięte. Pan co, może chodźmy spać. Ja pośpię... Dawaj, tutaj. Ja pośpię w kiblu. Okej, to ja śpię w biurze zamknięty, bo i tak się teraz prąd nie marnuje. A pana może dojdą. Otwieraj! Przecież pan idzie do łazienki. Dobra, dobranoc. Nie! Jak pan zginie, to trudno. Muszę przygotować gruby kaliber. Co pan robi? Proszę pana. Nie jak pan, ale ja... A niech pan jeszcze wyjdzie na chwilę. Na chwilę. Nie! Na chwilę, do łazienki niech pan pójdzie. No ja by... Na chwilę. Proszę pana. Za chwilę pan wejdzie. Przesadził pan. Za chwilę pan wejdzie, no mówię pan. Rozpoczynamy gruby kaliber. Proszę pana, jak to jest możliwe, że pan to przeżył? Nie wiem, ale ja tutaj coś robię.
Przepala, nie! Ale ja tu pana wpuszczę za chwilę, tylko muszę coś zrobić, bo pan mi przeszkadza, jak pan tu jest, a chce sobie ustawić już. Rozumie pan? Dobra, może pan wejść. Tak? Już? Może pan wejść, no jak pan chce, chyba że pan nie chce. No to pan otwiera. Nie tu, tu, chodź tu. No. Pana, proszę otworzyć. Ej, tu? Tu jestem. Proszę pana, czemu pan ma... A, to moje dla mnie? Tak, dobrze, dziękuję. Nie, nie, to nie jest dla pana. Ej, ja też chcę mieć łóżko. Nie ma materaca, nie ma! Nie! Oddaję pan. Nie, nie będzie. No ale proszę pana, ja tu panu mogę postawić drugie. No, bo mam w kieszeni pan. Akurat. Dostawiaj tylko pan. Musi pan zapłacić. No chyba pan chce jaja robi. To pan zapłaci za odebranie materaca. Nie. Oddawaj. Nie. Pana, weź pan na chwilę otwórz. Dobra, nie będę się kłócił. Dobrze, tylko ustawię materac. Otwórz na chwilkę, dobrze? Na chwilę. Otwórz, otwórz proszę pana. Dziękuję. Dzień dobry. Zepsuł pan mi. Do widzenia. Dobra, skończył pan z tym ustawianiem? No. Dla pana jest krzesło. Dobrze. Dobrze. No to co? Dobra. No to co? Otwieramy drzwi. Czy zamykamy? Zamknij pan. Nie wiadomo co będzie. Dobra. No to co? Dobranoc. Dobranoc.